projekt uchwały w trybie dwóch czytań, wyrażenie zgody na odstąpienie od uznania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 32 w osiedlu Krakowiaków w Krakowie. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1495. Pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Marta Witkowicz, opiniująca Komisja Mienia Przedsiębiorczości. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. Tym razem mamy do czynienia z osobami, które wykupiły lokal mieszkalny w Krakowie na osiedlu Krakowiaków 32, lokal o powierzchni 63,88 m2 za cenę 12 738 zł i została im przyznana bonifikata w wysokości 114 641 zł. Następnie w 2006 roku osoby te dokonały darowizny tego lokalu na rzecz syna i synowej. Znowu identyczna sytuacja. Synowa w świetle przepisów uchwały o gospodarce nieruchomościami nie może być uznana za osobę bliską. W związku z tym zażądano zwrotu jednej drugiej bonifikaty, która została udzielona. Komisja Mienia i Przedsiębiorczości również po rozpatrzeniu tej sprawy na posiedzeniu 18 września 2013 roku zaopiniowała pozytywnie odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. W tej sprawie pozytywna opinia komisji jednogłośnie Komisji Mienia i Przedsiębiorczości. Są stanowiska innych komisji, nie widzę stanowiska klubów radnych, nie widzę. Widzę natomiast od dawna zgłaszającego się do dyskusji pana radnego Hawranka. Tym razem rozpoczynamy dyskusję od pana przewodniczącego. Zapraszam. Nie wiem, co ty będziesz mówił. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Parę miesięcy temu mieliśmy podobne trzy uchwały, które właśnie mówiły o zwrocie bonifikaty. Rada wtedy wyraziła zgodę. Ja mówiłem, że takich uchwał będzie więcej, że to są kwestie niekorzystne dla budżetu gminy i tak naprawdę niekorzystne dla większości, przeważającej większości mieszkańców Krakowa. No jak się okazuje, miałem rację, na tej sesji mamy trzy czy cztery uchwały o podobnej treści i myślę, że takich uchwał będzie więcej, tym bardziej, że na komisję budżetową trafiają druki, które na przykład już dwa razy były zaopiniowane negatywnie i to zarówno przez komisję budżetową, jak i komisję mienia dotyczące możliwości wykupu. W związku z powyższym, jak sprawa się rozniesie wśród tych, którzy wykupili, a następnie zbyli te lokale w sposób nie do końca zgodny z prawem, będą występować do Rady Miasta w celu odstąpienia od zwrotu bonifikaty. Przykład mamy na dzisiejszej sesji, gdzie takich uchwał jest bodajże 3 albo 4. Proszę Państwa, ja apeluję do nas wszystkich, żebyśmy reprezentowali interesy wszystkich mieszkańców Krakowa i dbali o finanse wszystkich mieszkańców Krakowa, a nie tylko wybranych poszczególnych osób, które nie dość, że otrzymały duży upust od gminy przy okazji wykupu mieszkań, to jeszcze nie dopełniły formalności prawnych, a zmiana przez nas uchwały spowodowała to, że mogą następnie występować o zwrot bonifikaty. Apeluję do Państwa radnych, żebyśmy dbali o interes wszystkich mieszkańców Krakowa, a nie tylko wybranych. I to dotyczy, moja wypowiedź dotyczy absolutnie wszystkich tych druków, a nie tylko tego jednego, jako że one są tożsame. I wyrażam również z tego miejsca zdziwienie, bo nie bardzo rozumiem, dlaczego tak się dzieje, że tego typu druki nie są kierowane do opiniowania przez Komisję Budżetową, mimo tego, że są to jak najbardziej druki budżetowe i jak najbardziej wpływające na stan finansów miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Rachwał się zgłasza. Bardzo proszę. A potem pan radny Jerzy Sonik. Panie przewodniczący, ja tylko chcę dopowiedzieć, mianowicie dlaczego każdy mieszkaniec Krakowa ma prawo, jeżeli nawet uzyska negatywną opinię, przepraszam, no nie ma pana przewodniczącego, bo rozumiem, że on to powinien wystąpić, pan Chwajoł. Ja tylko jako członek komisji mogę powiedzieć, że te wnioski oczywiście wracają ponownie, ponieważ chciałem tylko panu radnemu uzmysłowić, że każdy ma prawo pisać odwołania, więc piszę takie pismo, że się nie zgadza z tym, że Komisja Mienia podjęła taką, a nie inną decyzję. Kieruję to pismo do pana przewodniczącego rady, a pan przewodniczący rady kieruje do komisji. W związku z tym my nie możemy nie rozpatrzyć takiego wniosku. Oczywiście, jeżeli są nowe jakby okoliczności, to my wtedy, natomiast
Znaczy ja uważam jako członek komisji, że dbam o interesy wszystkich mieszkańców miasta, a Rada Miasta jest upoważniona z mocy ustawy, że takie decyzje może podjąć i ja rozumiem, że my wszyscy w ramach naszej zbiorowej mądrości możemy lub nie podjąć stosowne uchwały i to jest jakby nasze prawo. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Rachwałowi. Zapraszam pana radnego Jerzego Sonika. Bardzo proszę. Za każdym razem powtarzamy to samo, szanowni państwo. Ja do pana Andrzeja, to każda z tych rzeczy, to nie jest automat, każda z tych rzeczy jest osobno badana i osobno analizowana. Panie Andrzeju, jeszcze moment. Chcę tylko właśnie dodać, bo mówiłeś o wszystkich mieszkańców. No to jest bardzo obosieczna rzecz, bo o wszystkich mieszkańcach nigdy nie jesteś w stanie zadbać, bo wiesz, podwyższamy bilety, to wszyscy mieszkańcy są zadowoleni? Nie, powiesz, wszyscy są niezadowoleni, no i tak dalej. Także to nie jest tak z tymi wszystkimi, bo jak się zgłaszają do ciebie też pewnie z petycją, to mówią, wszyscy tutaj w tej dzielnicy to chcemy to i tamto. Także to jest takie, no dziękuję. Cieszę się, że radny Chwajoł przybył na nasze zebranie, bo jest to sprawa poruszana akurat komisji, ale ja się zgłosiłem też do dyskusji, jako nie widząc, że pan radny Chwajoł, że tak powiem, przyjdzie. Jeszcze raz chciałem podkreślić, że to, co rozpatruje Komisja Mienia i Przedsiębiorczości, są to rzeczywiście sprawy indywidualne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakie obowiązują Radę. Rada ma prawo podejmować w trybie indywidualnym właśnie uchwały. Jeżeli chodzi o te przypadki, o których tutaj mówimy, proszę państwa, jeszcze raz podkreślam jako człowiek z podstawowego wykształcenia prawnik, że istnieje kodeks rodzinny i opiekuńczy 24 kwietnia 1964 roku, który mówi wyraźnie i definiuje pojęcie rodziny, gdzie nie tylko krewni w linii prostej i bocznej są krewnymi i rodziną, ale również powinowaci. Jest to oficjalna definicja rodziny, więc tylko i wyłącznie to, o czym mówiliśmy, jest to pewien konflikt dwóch ustaw i my, analizując tą sprawę, stwierdzamy również z praktyki życiowej, że osoba typu zięć i teść są bliskimi członkami rodziny, a nie nawet dalekimi, czasami nawet bliższymi niż krewni w linii bocznej, którzy są w dalszym stopniu, nawet nie mieszkają razem i wspólnie, a tu przypadki są analizowane bardzo szczegółowo przez komisję, bardzo indywidualnie. Podchodzimy do tego z dużym sercem i przede wszystkim rozumem. Również staramy się w żadnym wypadku, żeby nie kierowało nami to, co tutaj kolega zarzuca, jakaś niegospodarność i tak dalej. To są sprawy, które są analizowane bardzo indywidualnie, bardzo w sposób rzetelny i dogłębny. Dyskutujemy nad każdą sprawą i staramy się wyciągnąć optymalne, że tak powiem, decyzje. Bardzo proszę, pan radny Hawranek się zgłaszał, czy nie? A, przepraszam, kolejność jest następująca, pan przewodniczący Kośmider. A, dziękuję. Szanowni państwo, po pierwsze tak, sprzedajemy rocznie około 1000 mieszkań. Rzecz dotyczy kilkunastu spraw rocznie, czyli około procenta dwóch. Część rzeczy dotyczy zainicjowanego przez nas, przez urząd sprawdzania, co się stało z nieruchomościami, które kiedyś zostały kupione i czy dochowano tych warunków kupienia tych nieruchomości, czyli odpowiedniego gospodarowania, a jeżeli nie, no to jest ta kwestia zwrotu bonifikacji. Z tego, co pamiętam, na Komisji Mienia mniej więcej 1/3 spraw przechodzi, 2/3 nie przechodzą. Oczywiście ci, których sprawy nie przechodzą, ponownie wracają, bo mają do tego prawo, nikt im tego prawa nie może odebrać. Przypomnę, że sprawa druga dotycząca ograniczenia sprzedaży mieszkań, jeżeli ktoś posiada w Krakowie lub w tej chwili w województwie, wcześniej to było w gminach otaczających Kraków, jakąś nieruchomość, która może być wykorzystana na ceny mieszkaniowe, to ten zapis myśmy wprowadzili jako radni.
nie ci, którzy teraz mają, kwestionują to, tylko wręcz przeciwnie, ci, którzy cały czas forsowali sprzedaż mieszkań, ale widzieli pewne konieczność pewnych ograniczeń i je wdrażali. I przypomnę, że dyskusja tak naprawdę w tej sprawie zrobiła się wtedy, kiedy to ograniczenie rozszerzyliśmy na całe województwo przy okazji uchwały o sprzedaży mieszkań. Wtedy podniosły się głosy, że gdzie byliście państwo wtedy, kiedy można było to zmieniać? A ta uchwała jest mniej więcej co roku zmieniana, bo co roku są różne zastrzeżenia prawne i tak dalej. Jeśli chodzi o skierowanie do Komisji Budżetowej, oczywiście można, z tym, że zasadą dotychczas były sprawy, że sprawy mienia wprost kierowane są do Komisji Mienia i Przedsiębiorczości, bo to jest w jej zakresie. Jeżeli taka jest wola pana przewodniczącego, to oczywiście te kilkanaście uchwał, które dotychczas były i pewnie których jeszcze dotychczas będą, będą kierowane, choć, jak to mówią filozofowie, brzytwa Okama, nie mnożyć bytów ponad konieczność, no ale jak ktoś chce, no to będzie je miał. Podsumowując, proszę państwa, oczywiście co jakiś czas podrywają się na tej sali głosy, że sprzedajemy bez opamiętania, że nie bierzemy pod uwagę interesu miasta, tylko proszę państwa, te mieszkania są tak czy siak zajęte. To jest tak, jakby były obciążone kwotami, które powodują, że ich się nie da inaczej sprzedać. Nie przeszła ustawa, która mówiła o pewnych zasadach sprzedaży, ale my jako Rada zrobiliśmy w 2007 roku korektę, która idzie teraz przez całą Polskę, że już nie dajemy mieszkań komunalnych, tylko mieszkania socjalne na okres ograniczony, na czas ograniczony, w związku z tym w ogóle ta sprawa sprzedaży nie wchodzi w rachubę. Stąd moim zdaniem, ja to wielokrotnie mówiłem, obowiązywała dotychczas taka doktryna, że sprzedajemy mieszkania, ponieważ w ten sposób mieszkańcy będą bogatsi, a i gmina będzie bogatsza, bo nie będzie musiała wydatkować środków na remonty, modernizację i tak dalej. Jeżeli ktoś ma zastrzeżenia do tej doktryny, to nie powinien, to powinien przedstawić alternatywę. Przypomnę, jesteśmy trzeci rok w tej kadencji, kończymy już trzeci rok i taka alternatywa mogła się pojawić. Przez ten czas wielokrotnie, co najmniej trzykrotnie korygowaliśmy tą uchwałę, dwa razy ze względu na przepisy sądowe, raz ze względu na, znaczy na wyroki sądowe, a raz ze względu na własne zmiany. Funkcjonował zespół mieszkaniowy, który się tymi rzeczami zajmował. Była okazja. Natomiast te sprawy dotyczące zwrotu bonifikaty są oczywiste, że my musimy na nie reagować i tak jak ja prowadzę statystykę, ona jest niedoskonała, ale jakaś jest, to nie jest tak, że większość spraw puszczamy, wręcz przeciwnie i dlatego potem powracają do nas te sprawy, no bo ktoś jest niezadowolony z tego, że żeśmy sprawy nie załatwili. Mówię to, ponieważ od początku byłem zwolennikiem tej doktryny, ale też wprowadzałem do nich dość poważne ograniczenia. Jakoś wtedy nie słyszałem tych głosów, które teraz są, że trzeba to pogłębić, a wręcz przeciwnie, to myśmy ci z zespołu mieszkaniowego, właśnie pan Fajo, pan Komarewicz i pan Rachwał, byliśmy, że tak powiem, od początku do końca jakby odpowiedzialni i tworzący te rzeczy. I myślę, że no, był czas, żeby to zmieniać. Teraz jest czas reagować na to, co w wyniku tej uchwały jest zrobione. Nie jest to moim zdaniem jakoś tam specjalnie przesadzone. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, następny jest pan radny Chwajoł. Zapraszam. Przewodniczący Komisji Mienia i Przedsiębiorczości. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. No trochę się dziwię tej dyskusji, że ona po raz kolejny wybucha, ponieważ ja mam zawsze takie mieszane uczucia, jeżeli muszę zabierać w tej sprawie głos. Ponieważ jak patrzę na druk, który został na przykład przed chwilą dostarczony i widzę numer 1478, a przypominam, że dzisiaj rano na przykład podpisywałem kolejną opinię, czyli kolejną sprawę, którą się zajmowała Komisja Mienia i nosi numer 780, to sobie tak myślę, Boże złoty, jaką gigantyczną pracę wykonuje ta Komisja Mienia i rzeczywiście już jest to prawie 200 numerów więcej niż w poprzedniej kadencji. Skąd się bierze to wszystko? No, skąd się bierze się to stąd, że gmina prowadzi dość, można powiedzieć, dobrą politykę, która
dba z jednej strony o stan majątku gminy Kraków, a z drugiej strony o wpływy do budżetu, które przypominam, że w zeszłym roku wyniosły ze sprzedaży mienia 220 milionów złotych. I teraz konkretnie do tej sprawy. Proszę Państwa, czy my jako członkowie Komisji Mienia i jako radni miasta Krakowa mamy działać na rzecz mieszkańców jako przedstawiciele tego mieszkańców, czy postawić się w roli stricte urzędnika i powiedzieć tak, prawo mówi, że zięć, że synowa, że pasierbica to nie rodzina i nie ma żadnej dyskusji. Proszę Państwa, jest dyskusja, ponieważ jeżeli ja widzę w uzasadnieniu, że oni mieszkają w tym mieszkaniu od roku 1962, albo od roku 1958, albo od roku 1968, tak mówię z pamięci z tego, co było na ostatniej komisji wczoraj, więc sprawa jest jak to była aktualna, no to wtedy każdy, kto rozsądnie myśli, pomyśli sobie, Boże kochany, przecież prosta sprawa, nie sprzedali, mieszkają 50 lat, są dalej w jednym miejscu zameldowani, bo to jest bardzo ważne, bo Wydział Skarbu sprawdza, czy oni są tam zameldowani, czy się ewentualnie dokonał jakiś obrót. Czyli nie było żadnego obrotu. Czego się doszukiwać? No czego się doszukiwać? No Andrzeju, no nie ma się czego doszukiwać, sprawa jest prosta. Możemy jako ustawodawcy w tym wypadku prawa miejscowego stwierdzić bez łamania prawa, że ta synowa i ewentualnie syn, który jest zapisany razem z tą synową w przekazaniu tego majątku w postaci tego mieszkania, nie łamią i nie łamiemy prawa, ponieważ mamy do tego jak gdyby zapis, który nas do tego upoważnia. Chciałbym przypomnieć, że to jest tak, że przeważnie ci ludzie starsi, bo jeszcze nie mówiłem o tym aspekcie, który pewno by Stasiu zaraz podniósł, bo on zawsze dba o to bardzo na każdej komisji, Stasiu Zięba. Ci starsi ludzie przekazując to mieszkanie tej swojej córce, prawda, ewentualnie synowi, zawsze dbają o to, żeby mieli zapis dotyczący dożywocia utrzymania się w tym mieszkaniu. Czyli oni tam mają przeważnie to zabezpieczone, że do końca swoich dni są pod opieką tych ludzi, którzy w tym mieszkaniu zostają. Czyli rodzina, którą w tym momencie omawiamy, jest w jednym miejscu od wielu lat i jest zapewniona ciągłość tego mieszkania. W związku z tym wydaje się, że nie powinniśmy być bardzo uszczypliwi i powinniśmy traktować sprawę w ten sposób, jak ją traktujemy. Czyli tak, jak nam daje prawo, indywidualnie podchodząc do każdego przypadku. I apeluję do Państwa o to, abyście popatrzyli nie tylko tak, jak taki pruski urzędnik, który mówi stąd dotąd, tylko żebyście popatrzyli trochę również szerzej, czyli tak, jak my to robimy w Komisji Mienia. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Dziękuję Panu Przewodniczącemu, że idealnie trafił. 4 minuty. Bardzo proszę, następny jest Pan Radny Andrzej Chawenek. Drugie wystąpienie, 2 minuty. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, po pierwsze nigdy nie mówiłem, że Rada nie działa zgodnie z prawem. Rada działa zgodnie z prawem i wykorzystuje prawo, które jej przysługuje. Po drugie podejmuje decyzje demokratycznie, ja mam inne zdanie, jestem przegłosowywany w tej sprawie i szanuję wyniki demokracji. Obie strony tej dyskusji powołują się na opinię mieszkańców, że to jest z korzyścią dla mieszkańców. Różnimy się tutaj w tej kwestii, mam nadzieję, że różnimy się pięknie. Być może rozwiązaniem tej sytuacji, żeby zorientować się, jaka jest faktycznie wola mieszkańców Krakowa, jest rozwiązanie, które przed chwilą w ławach zaproponował mi jeden z naszych radnych, to znaczy zróbmy referendum w tej sprawie i dowiemy się, jaka jest opinia mieszkańców Krakowa, czy kosztem 759 tysięcy mieszkańców Krakowa powinno około 20 tysięcy mieszkańców korzystać. Tyle. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Chawrankowi. Bardzo proszę pana radnego Migdała o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ja miałem ostatnio, no mogę powiedzieć, przyjemność uczestniczyć w Komisji Mienia, gdzie była rozpatrywana między innymi właśnie jedna sprawa dotycząca bezpośrednio mieszkańców, sprawa bardzo indywidualna. I ponieważ osoba, która sprawę złożyła, była również u mnie na dyżurze radnego miasta,
No, okazało się, że zarówno Wydział Skarbu w osobie pani dyrektor, jak i komisja bardzo wnikliwie rozpatrzyła sprawę. I myślę, że każda sprawa tutaj trafia, a pan przewodniczący określił, że to jest około 1000 mieszkań i kilkanaście spraw, proszę państwa, to jest 0,2 promila. 0,2 nie, procenta, nie 2% nawet. Czyli w tej skali nie jest to jakaś wielka skala, natomiast dla tych ludzi często jest to sytuacja tak zwana indywidualnie życiowa. I tu się okazuje, że zarówno urząd, jak i radni podchodzą bardzo życiowo do tych problemów, badając i wnikliwie analizując każdą sprawę. I ja też mam odczucie tutaj, jak pan przewodniczący Chwaj opowiedział, że my do tego tematu wracamy przy każdym razie pojawienia się tych zagadnień, tych problemów, tego typu uchwał. Za każdym razem wznawiamy tą samą dyskusję, która daje prawo radnym i radni z tego prawa korzystają. Jeżeli komisja wyraża aprobatę dla pozytywnego rozpatrzenia takiej sprawy, to jeżeli ktoś z radnych bezpośrednio nie uczestniczył, a każdy ma możliwość i prawo uczestniczyć w posiedzeniu każdej komisji i nie przysłuchiwał się sprawom, to niestety musi się zdać na problem bardzo często pozytywnej opinii komisji, oczywiście po zapoznaniu się ze sprawą. Dlatego ja myślę, że tych spraw jest tak niewiele, odstępowania indywidualnego od zwracania bonifikat, że indywidualne podejście jest bardzo tutaj potrzebne. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Migdałowi. Bardzo proszę, pan radny Ptaszkiewicz. Przewodniczący, szanowni państwo, ja trochę jestem sprowokowany wypowiedzią pana przewodniczącego Kośmidera, ponieważ wraca do tego samego punktu naszej dyskusji, która toczy się w kontekście sprzedaży nieruchomości. Otóż chciałem zaprzeczyć, to naprawdę nie jest tak, że jesteśmy skazani na wyprzedawanie mienia gminy, wyprzedawanie mieszkań. Sprzedaliśmy ponad 30 tysięcy mieszkań, a w sumie o wartości 6 miliardów złotych. Około, tak wyceniam to na podstawie, powiedzmy, takich średnich cen. I to nie jest prawdą, że to jest najlepsze, co się nam może zdarzyć. I prosiłbym, żeby już więcej pan przewodniczący tego nie powtarzał, bo to jest błąd, który tkwi od wielu kadencji i sposób myślenia. I to, tak jak tutaj też powiedział kolega Hawranek, głos na tej sali był wielokrotnie odrębnie zajmowany, natomiast jesteśmy przegłosowywani przez tę politykę, która jest prowadzona przez radnych od kilku kadencji, która nie jest dobrą polityką dla miasta. I dzisiejsza uchwała to jest jak gdyby tylko dyskusja i to, o czym powiedział pan Janusz Chwajo. Prostowanie pewnego rodzaju błędów, ponieważ stworzyliśmy prawo dające taką możliwość, albo inaczej, my jesteśmy jak gdyby częścią tego prawa, bo to jest w sumie ustawa, która dała takie uprawnienie samorządom. I ciężar odpowiedzialności leży w zarządcy. Możemy lepiej zarządzać tymi budynkami. Możemy dociskać wynajmujących, możemy ustawiać inne stawki, możemy pomagać tym, którzy wymagają tej pomocy. Zresztą dofinansowujemy część tych mieszkań. Lepiej zarządzać długiem, inną politykę. Tam jest cała masa, ale Rada Miasta nie jest organem wykonawczym w tym zakresie. Możemy oczywiście podjąć ten temat, natomiast ja bym nie chciał, żeby to było tak jak w kontekście tego zespołu, który został powołany, potem pewnego rodzaju gotowca, który został wsunięty, przegłosowany. I co zrobiliśmy w tym roku? Wydłużyliśmy okres, sprzedajemy mieszkania, które są z roku 98, tak? Wydłużyliśmy o jeden rok. Czyli kto z państwa, kto ma kredyt hipoteczny, który kupił własne mieszkanie, może liczyć na coś takiego, że po kilkunastu latach przychodzi i mówi, proszę bardzo, chcę to wykupić, ale już nie za tę wartość, którą wziąłem zobowiązanie, tylko za kilka procent. Oczywiście to nie można porównywać jeden do jeden. Mam tego świadomość, ale to jest bardzo nierówne traktowanie. Czyli jeżeli ktoś wynajmował mieszkanie przez te 10 lat, dzisiaj ma prawo wykupić je za 10% wartości, przepraszam, 17% wartości, bo tutaj mamy trochę wyższe stawki, czy tam 16%.
to jest absolutnie nieracjonalne, nieekonomiczne, to jest wielki błąd, który został popełniony. Ja zgłaszałem też wotum separatum w tym zakresie. I ta uchwała, nie chciałem do tego dzisiaj już wracać, bo to jest, tak jak powiedziałem, nie ten punkt, ale tylko to, co głosujemy, czy co będziemy głosować dzisiaj o odstąpieniu od tej bonifikaty, pokazuje, jak wielkim błędem to jest i jak wiele jeszcze innych scenariuszy niesie. I to, że jest kolejnych kilkaset wniosków, które komisja musi rozpatrzeć właśnie w tym duchu, no to będzie po prostu konsekwencją tej błędnej uchwały. Dlatego apeluję jeszcze raz do radnych, przewodniczącego komisji mienia, do przewodniczącego Rady Miasta, żeby otworzyli swoje umysły na to, że to nie jest jedyna droga. A jak to robić? Możemy się zastanowić na tym wspólnie, ale punkt leży od strony zarządzającej nieruchomościami ZBK prezydenta miasta. Tam należy zacząć tę dyskusję. Dziękuję panu radnemu i przypominam, jaki punkt procedujemy. Mówimy o odstąpieniu od udzielenia bonifikaty i bardzo bym uprzejmie prosił, aby trzymać się tematu procedowanej uchwały. Bardzo proszę, pan radny Sonik. Szanowni państwo, ja do pana radnego Sławka Ptaszkiewicza. No widocznie mam jednak ciasny umysł i nie pojmuję pewnych rzeczy. Nie mam otwarty, mam zamknięty, tak jak większość naszych kolegów, bo kolega radny patrzy się chyba przez pryzmat może swojej działalności i to rozumiem, ale niech wytłumacz mi taką rzecz. Towarzystwo Reasekuracji Feniks było takie. Wybudowało budynek kiedyś. Budynek ten przeszedł, no z racji tego, że towarzystwo nie istniało po wojnie, stowarzyszenie, przeszedł na własność Skarbu Państwa, później gminy i teraz nie włożyło ani grosza w budowę tego, miasto nie włożyło nic. I teraz chce sprzedać te mieszkania, których tam mieszkają 50 lat za 10%. I to jest jedna sytuacja. Pomijam sytuację oczywiście chyba nieistniejącą, gdzie jakby świeżo wybudowane budynki były, miasto włożyło w to pieniądze, to tak. Ale jaka podstawa, ale ja mówię o tych budynkach, jaka podstawa jest w ogóle sprzedaży czegoś, co państwo prawem, czy gmina prawem kadłuka otrzymała. To jest tak moralnie, też oburza mnie pewna rzecz, ukradli nam dzieła podczas II wojny światowej. Ostatnio w programie telewizyjnym pokazywali obraz, gdzie państwo polskie odkupiło kradzioną rzecz przez Niemców. To było moralnie niedopuszczalne. Wzięli pieniądze i za rzecz, która została ukradziona. I tutaj, a tutaj nikt nie bierze pieniędzy. Te 10% po prostu są to pieniądze, można powiedzieć, ofiarowanie gminie za coś, co gmina oczywiście przez jakiś czas ponosiła koszty utrzymania, ale ten lokator płacił za to wynajęcie przecież, nie? Więc też nie za darmo mieszkał w tym, bo gdyby mieszkał za darmo, to jest inna sprawa. Także tu bym chciał prosić o rozumowanie, co można zarzucić mojemu rozumowaniu. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz apeluję o trzymanie się tematu. Pan radny Rachwał, bardzo proszę. No jest, dlatego zabieramy głos, że ciągle powtarzamy jak mantra po prostu te same argumenty. Ja tylko chcę powiedzieć tyle, że Rada Kraków nie jest miastem odosobnionym, tutaj do radnego Sławka. Cała Polska sprzedaje mieszkania, to co powiedział kolega Sonik, niekoniecznie one były wybudowane, więc w Polsce, we wszystkich miastach, więc ja rozumiem, że pan tu kwestionuje jakby zbiorowość, mądrość wszystkich samorządów, że postępują niegospodarnie i sprzedają. To jest raz. Ale dwa, mam inną konkretną prośbę. Ja mam prośbę teraz do pana przewodniczącego Chwajoła, z tej to mównicy mówię, aby od następnej komisji skierował pisemne zaproszenia na posiedzenia komisji w stosunku do kolegi Ptaszkiewicza i z kolei... No ale bardzo proszę, dlatego żeby koledzy po prostu może posiedli większą wiedzę, co my tam robimy, bo tak z tego wynika, że my sobie tam jakieś farabelie robimy. Bardzo proszę, żeby oni, i zapraszam radnych na każde posiedzenie, każdy w to, co drugi wtorek, godzina 17, pokój 303, zapraszamy na nasze posiedzenia i proszę również wtedy zabierać głos, bo może państwa świadomość będzie wzbogacona o informacje w czasie posiedzenia tej komisji. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, chyba jeszcze mamy głos. Pan Janusz Chwajoł, bardzo proszę, i pan Włodzimierz Pietrz. Panie przewodniczący, szanowni państwo, to proszę potraktować ten głos jako ad vocem, który kieruję do kolegi Sławka Ptaszkiewicza.
do kolegi Sławka Ptaszkiewicza, który jako deweloper powinien rozumieć rynek nieruchomości. Przyznam, że czytając jego wywiad i słuchając jego dzisiaj wypowiedzi, zastanawiam się, jak to możliwe, że deweloper nie rozumie rynku nieruchomości. Ale niestety tak jest. Poczułem się urażony, proszę Państwa, kiedy czytałem wywiad, kiedy opuścił nasze szeregi pan Sławomir Ptaszkiewicz i pyta się go dziennikarz inteligentnie, no a co pan chce wnieść nowego, jaki program? No ja mam zastrzeżenia na przykład do prowadzenia polityki w sprawie polityki mienia, gospodarowania nieruchomościami w Krakowie. Na przestrzeni lat uzyskaliśmy ze sprzedaży mieszkań około 500-600 milionów, a powinniśmy uzyskać 2-3 miliardy. Jak to przeczytałem, proszę Państwa, to sobie tak pomyślałem, no kto jak kto, ale przecież ten człowiek powinien wiedzieć, co mówi. Prosta sprawa. Jeżeli się wystawia nawet na sprzedaż mieszkanie w Nowej Hucie, gdzieś na osiedlu, nie chcę wymieniać, żeby nikogo nie urazić, które ma 60 lat i wybudowane jeszcze w tamtym okresie czasu i przez ileś te 60 lat był płacony czynsz za to mieszkanie, to mieszkanie praktycznie zostało już spłacone. A my go jeszcze sprzedajemy za 10%. To naprawdę nie jest niegospodarność. W związku z tym nie rozumiem i chciałem to powiedzieć publicznie, żeby to było zapisane w protokole. Nie rozumiem tej wypowiedzi, która była udzielona w wywiadzie dla dziennikarza i nie rozumiem dzisiejszych wypowiedzi, które tutaj padły i stąd mój apel do Sławka, żeby się zapoznał bliżej z naszą działalnością, tak jak tu Stasiu Rachwał mówił. Dziękuję bardzo. A mój apel jest ponownie o to, abyśmy trzymali się tematu. Procedujemy kwestię konkretnie nie sprzedaży, tylko odstąpienia od bonifikaty. I bardzo Państwa proszę o skupienie się na naszej dyskusji na tym temacie. Pan radny Pietrus. Dlaczego? Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja chciałem jeszcze jeden argument dać za. Oczywiście jakaś sprawiedliwość dziejowa, funkcjonowanie w tym mieszkaniu przez jakiś czas jest tą jedną jakąś tam formą bonifikaty i tym 10% czy kilkunastoprocentowym wykupie odzwierciedlone. Natomiast jeszcze drugi jest element ekonomiczny i na to się Rada kiedyś zdecydowała miasta, że pozbywa się lokali mieszkalnych po to, żeby nie były obciążeniem dla utrzymywania tej substancji, żeby nie było obciążeniem dla remontów tej substancji, ponieważ to też jest jakiś element finansowy w budżecie miasta. I jeżeli pan radny Ptaszkiewicz nie zgadza się i znajdzie alternatywę i rozwiązanie sprawiedliwe i zarazem finansowo domykające się, to niech przedstawi taką propozycję. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, zamykam dyskusję, bo nie widzę kolejnych zgłoszeń i tym bardziej, że daleko odbiegliśmy od zasadniczego procedowania dzisiejszej uchwały. Według druku 1495 stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin prowadzenia autopoprawek na dzień 12 listopada 2013 godzina 15 i termin ostateczny zgłoszenia poprawek na dzień 14 listopada 2013.